Wiadomo, że wicemistrz Polski GKS Katowice jest faworytem w meczu z ŁKS-em, mimo że spotkanie rozgrywano w Łodzi. ŁKS zagrał bez Baki i Soczyńskiego, za to z dużą ambicją i zaangażowaniem i w 24 minucie objął prowadzenie po strzale Adama Gradu. W 35 minucie po rzucie wolnym i błędzie bramkarza ŁKS-u Andrzeja Woźniaka Mirosław Kubisztal wyrównał. W drugiej części gry przewagę uzyskał GKS, ale nie potrafił zdobyć golu. Za to w 81 minucie meczu po kontrze Ziobera, najlepszego na boisku, Grad znowu pokonał Jojkę i ŁKS wygrał z GKS-em Katowice 2-1.